Rok pański 1680 za panowania króla Jana III Sobieskiego. Zacząłem i ten rok, daj Boże, szczęście w Olszówce. Zaraz na początku tego roku doczekaliśmy nowych rzeczy, bo zima, która już była, gruntownie stanęła, zginęła. Stało się tak ciepło, tak pogodno, że bydła poszły w pole, puściły się kwiatki i trawę ziemia wydawała, orano i siano. Jam długo deliberował się z siewem, ale widząc, że ludzie już w pół zasiali jarzyny, jam też dopiero począł siać. Kiedy jeździł z ludźmi w zapusty, po komendach, po weselach, to takie były gorąca, że trudno było żarzyć sukni futrzanej, tylko letniej, jako w sierpniu. Owe zboża wyrosły tak przed Wielkanocą, że na nich bydło pasano. I tak mało co bydło tej zimy słomy zażyło, mając bardzo dobre pożywienie w polu. Tak właśnie pisał Jan Chryzostom Pasek, a to tym dedykuję, którzy mówią, wmawiają nam, że jakieś jest ocieplenie klimatu.